Dzień dobry, bardzo mi miło. Jest z nami pan doktor Jakub Małecki i chwilę porozmawiamy o tym, co się dzieje gdzieś tam hen daleko. Tak, jestem glacjologiem, a więc zajmuję się zawodowo lodem, lodowcami, przede wszystkim w Arktyce i to, co tam się dzieje, niestety jest bardzo pesymistyczne, dlatego że lód, jak wszyscy wiemy, tracimy w coraz szybszym tempie i niestety będzie miało to dla nas złe skutki. No właśnie, ale większość z nas siedzi sobie w swoich cieplutkich domkach, nie myśląc o tym, jakie ma to konsekwencje dla nas wszystkich, prawda? Raczej myślimy, że to dzieje się gdzieś tam daleko. Proszę powiedzieć, no właśnie, jakie skutki nas czekają, nas tutaj w Polsce? Lód zasadniczo możemy podzielić na dwa typy. Lód, który pokrywa morza, czyli zamarznięta zewnętrzna warstwa wody morskiej, oraz lód na lądach, czyli lodowce i lądolody. Topnienie obu tych dwóch różnych rodzajów lodu ma różne skutki. Zacznijmy może od lodu morskiego, czyli tego wielkiego lodowego paku, który pokrywa przykładowo cały Ocean Arktyczny, łącznie z biegunem północnym. Topnienie tego ogromnego zwierciadła, można powiedzieć, ponieważ jest bardzo jasne i odbija mnóstwo energii słonecznej w kosmos, jest o tyle negatywne, że jego zanik, który bardzo szybko postępuje, spowoduje, że Ziemia będzie pochłaniała coraz więcej dodatkowego ciepła, co dodatkowo będzie tę Ziemię nagrzewać. Jeżeli natomiast chodzi o lodowce i lądolody, czyli te lód położony wysoko w górach lub na arktycznych wyspach, no to jego topnienie niestety bardzo mocno przyczynia się do wzrostu poziomu morza, do ograniczenia zasobów wody słodkiej na Ziemi. No i to są takie dwa najbardziej niepokojące efekty, które już niestety teraz obserwujemy. Czyli możemy mówić o tych dwóch skutkach, tak? Z jednej strony nadmiarze wody, a z drugiej strony... No tak, mamy nadmiar wody w oceanie, a coraz mniej wody na lądach, niestety. Dobrze. Jaką bym pan miał radę dla każdego z nas? Co możemy robić w swoim życiu, żeby właśnie zadbać o ten klimat? Cóż, nie jestem specjalistą ani od energetyki, ani od transportu samochodowego. Specjalizuję się w klimacie. Ja mam jedną tylko radę, która jest ekstremalnie ogólna. Musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. W jaki sposób to zrobić? Nie wiem najlepiej, ponieważ no, nie jestem ekspertem w tej branży i jest tutaj wiele osób, które wiedzą to lepiej ode mnie i mają lepsze pomysły prawdopodobnie, ale to wiem na pewno i temu przyklaskuję, że musimy na pewno ograniczyć emisję najlepiej do zera i to jak najszybciej. W przeciwnym razie w końcu stracimy lodowce, czy to w tym wieku, czy to jeszcze w przyszłym, ale na pewno nie będzie z tego nic dobrego. I tak jak pan mówi, każdy powinien znaleźć jakiś ten sposób dla siebie. Prowadzi pan bloga. Czy właśnie blogi, media społecznościowe mogą pomagać nam w zdobywaniu informacji, edukowaniu, inspirowaniu? No ja tak myślę właśnie, że to wszystko dobrze by było, żeby naukowcy wychodzili do ludzi z tym przekazem, żeby swoją własną wiedzą i doświadczeniem no, wzmacniali to społeczeństwo oparte na wiedzy. Bez tego nie będzie żadnej zmiany. I te zmiany oddolne, mam wrażenie, że zaczynają działać i ludzie coraz więcej o tym mówią, coraz więcej wiedzą, jak działa klimat, jak działa lód również, aż w końcu dotrze to do najwyższych szczebli i do polityków, którzy w końcu po wielu latach walki może wprowadzą odpowiednie regulacje, które zmuszą nas wszystkich do ograniczenia emisji CO2. A czy zauważa pan już jakieś zmiany na przykład wśród czytelników swojego bloga? Tak, muszę przyznać, że tak. Mój blog Glaciologia można odwiedzać na Facebooku, na Twitterze, również jestem na Instagramie. I widzę dużą poprawę jakby ogólnego stanu wiedzy, co mnie bardzo cieszy, bo razem z innymi portalami, jak chociażby z Nauką o Klimacie, no każdego dnia staramy się dawać trochę zastrzyku wiedzy społeczeństwu i to przynosi efekty. Przynosi i mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i osiągniemy w końcu ten wspólny cel. To takie na koniec pytanie, jak wygląda życie na Spitsbergenie? Na Spitsbergenie jest tak przepięknie, jest tak cudownie, jest
jest tak kolorowo, kiedy tylko zaświeci słońce. Są przepiękne lodowce, są przepiękne zwierzęta, lisy, niedźwiedzie, oczywiście trzeba na nie uważać, ale życie tam jest niepodobne do czegokolwiek innego, co znamy z niższych szerokości geograficznych. To jest wspaniała przygoda mieszkać na przykład 2 miesiące w domku bez wody w kranie, bez normalnego prądu, bez tych wszystkich wygód, do których jesteśmy tutaj przyzwyczajeni, więc zachęcam wszystkich, żeby spróbowali może kiedyś pojechać na Svalbard, na Spitsbergen i lisnąć tego tematu, bo naprawdę pozostają wspomnienia na całe życie. A co więcej, wydaje mi się, że turyści, którzy odwiedzają Arktykę, wracają z niej innymi ludźmi, to znaczy dużo lepiej rozumieją, z jakimi problemami boryka się Arktyka i jak bardzo wyniszczające dla Arktyki i całego tego lodowego ekosystemu jest właśnie ocieplenie klimatu. A więc wydaje mi się, że rozsądnie prowadzona turystyka w tych obszarach może przynieść pozytywne skutki dla ogólnej świadomości ekologicznej. Czyli jednocześnie można być blisko natury, ale też dobry sprawdzian zero waste w praktyce. Absolutnie, no nie możemy tam śmiecić, to są ostatnie nietknięte jeszcze w dużej części regiony naszej planety, więc nie zostawiamy żadnych śmieci i zostawiamy tylko nasze ślady na piaszczystych plażach, o ile takie są, i nic innego najlepiej, tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie.